Ozdoby choinkowe, świąteczne stroiki, ręcznie szyte zabawki, naturalne kosmetyki, wyroby ceramiczne i drewniane, ozdoby szydełkowe oraz wędliny, pierogi, soki, grzyby i miody. To tylko niektóre produkty, które można kupić na 13. Wałbrzyskim Jarmarku Świątecznym. Potrwa on do 23 grudnia. W tym roku podczas Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego prezentuje się 16 wystawców, którzy sprzedają rozmaite wyroby. Na wałbrzyskim rynku możemy już od dziś kupić ozdoby choinkowe, świąteczne stroiki, ręcznie szyte zabawki, naturalne kosmetyki, są także wyroby ceramiczne, wyroby drewniane, mamy ozdoby szydełkowe, wędliny, pierogi, gołąbki, sery, przetwory z owoców i warzyw, soki, grzyby do świątecznych potraw, a także miody, gwarantuję, że palce lizać. Na jednym ze stoisk swoje produkty oferuje Zofia Kowalczyk ze Skarbów Lasu. Można tu kupić wytwarzane naturalnymi metodami koncentraty, m.in. z jagody czy dzikiej róży, które nie zawierają konserwantów ani sztucznych dodatków. Mam całe gospodarstwo w Porębie, w gminie Byszczyca Kłodzka. Kocham te rzeczy, jako pasję traktuję, natomiast społeczeństwo domaga się wychodzenia i pokazywania tego, więc robię prezentacje, robię degustacje nieraz. Jestem często zapraszana tylko z powodu tego, że są to produkty surowe, nieprzetworzone termicznie ani technologicznie na bazie własnej brzozy, którą uprawiamy w Porębie. Tutaj cukru nie ma ani grama, natomiast sok z brzozy zastępuje konserwant naturalny i utrwalacz jednocześnie tych produktów. Są one wybitnie lecznicze, bardzo dobroczynnie działają, nie szkodzą, nie mają żadnych skutków ubocznych. Zofia Kowalczyk kontynuuje rodzinną tradycję. Produkty lecznicze są wytwarzane w jej rodzinie od przeszło 300 lat. Cała receptura wywodzi się ze wschodu, z miasta Kłajpedy, z Litwy, gdzie cała rodzina tatusia, było ich aż 12 w rodzinie, zajmowała się tylko pozyskiwaniem owoców dziko rosnących lasu. Tam był teren wybitnie leśny. Obecnie wszystko jest wycięte. Dewastacja, degradacja środowiska na Litwie. Jak tatuś jeszcze żył, już zmarł, żył długo bardzo, około setki, to też zajmował się tym, tak jak jego mama, dziadek, babcia i ja jestem trzecim pokoleniem tutaj w Polsce, która się tym zajmuje. Po raz pierwszy na Wałbrzyskim Jarmarku pojawiło się stoisko Pracowni Smaków, na którym oferowane są naturalne kosmetyki i ręcznie wykonywane produkty z drewna. To wszystko jest zazwyczaj ręcznie robione, ale zawsze skomponowane z takich składników niealergizujących. Teraz jest to na czasie, więc wszystko perfumowane naturalnymi olejkami eterycznymi, balsamy na bazie masła shea, także to są wszystko naturalne oleje, bardzo dobrze wchłanialne i bardzo dobrze chroniące skórę, dobre też dla dzieci, przynajmniej większość z nich. A druga część naszego kiermaszu, naszego bazaru, to są wyroby z drewna, ozdoby, dekoracje, ale też użytkowe przedmioty kuchenne, wałki, świeczniki, deski, ozdoby na choinkę, zabawki. Świąteczne obchody miejskiej wigilii rozpoczynają się 21 grudnia o godzinie 15. W programie koncert kolęd, na którym wystąpią Justyna Piela i Justyna Medeksza, laureatki Wałbrzych ma talent, rozstrzygnięcie konkursu Anioły muśnięcie skrzydeł oraz przekazanie mieszkańcom światełka betlejemskiego przez harcerzy. Jarmark potrwa do 23 grudnia.